Witam ponownie. No i drugi wspomniany filmik, czy zapowiedziany wcześniej filmik, to jest taki profesjonalny przyrząd, który realizuje dokładnie to samo zadanie, co pokazane przeze mnie metalowe pręty. No i ten przyrząd, jak widać, jest dosyć duży, precyzyjnie wykonany. Tu jest spawanie, specjalny gwint pasujący do otworu, do którego przykręca się przyrzutkę, no parę pokrętów. Jak widać, taki przyrząd, mówiąc krótko, no musi trochę kosztować. Zasada jest taka, zasada jego użycia jest taka. W miejsce, gdzie znajduje się, gdzie wkręcona jest przyrzutka, wkręcamy ten trzpień pomocą tutaj tej rączki. Zakładamy koło, no i teraz ustawiamy to ramię w taki sposób, aby ten pręt, który tutaj daje się przesuwać po pokręceniu tym pokrętłem, pamiętać, poluzować, o właśnie, zbliżamy go do boku felgi koła, no i wykonujemy obrót naokoło tej felgi. Jedziemy w jedną stronę, później przekładamy, jedziemy w drugą. I jeśli we wszystkich miejscach ten pręt ładnie przylega do brzegu felgi, to znaczy, że hak przyrzutki jest prosty. Jeśli gdzieś pręt ten ładnie nie przylega, no to za pomocą ręki i ruszania na boki ramieniem zamocowanym właśnie w miejscu, gdzie jest normalnie wkręcona przyrzutka, staramy się ten hak wyprostować. No, sporo zabawy. Działamy w gruncie rzeczy w jednej płaszczyźnie. No, owszem, da się, ale wszystko znowu zasadza się na tym, co już, jak już wspomniałem, że mamy bardzo dobrze wycentrowane koło, bardzo dobrze zamocowane w tylnym trójkącie ramy. Także, co kto lubi, prostowanie haka przyrzutki zdarza się stosunkowo rzadko, więc może nie warto przepłacać za tego typu przyrząd. Chociaż ten akurat jest stosunkowo starannie wykonany i tani. Można go nabyć u chyba jedynego polskiego producenta narzędzi rowerowych. Tym razem to wszystko. Dziękuję za uwagę.